sumie nie wiem, czy mam dystans, naprawdę. Kiepska, trudna sprawa, no. Mam, Marcinku, dystans? Wystąpiłam w jakimś worku na kartofle kiedyś. Nie, mam chyba dystansu. Zdarzyło mi się kilka razy mieć takie urodziny po prostu w maleńkim gronie, co też jest fajne i też ma fajną wartość, ale jednak jak tak się wspólnie świętuje i tak naprawdę to święto dla nas samych jakoś tam ma wartość, ale bardziej ma taki walor, powiedzmy, refleksyjny. Refleksji taki, dobrze powiedziałam, refleksyjny, nie wiem, czy to już powiedziałam. Natomiast to, jak ten dzień jest ważny dla fanów, to jest dla mnie największa radość. Nawet nie to, że sam fakt, że mam urodziny, tylko to, jak fani pamiętają, jak świętują, jak chcą koniecznie świętować wspólnie ze mną. To jest bardzo wzruszające, to się nie zmienia od lat. I także urodziny na scenie, najlepsze miejsce. Z dzieciństwa, prawdę mówiąc, nie pamiętam jakichś takich prezentów. Tak dużo nie obchodziłam w dzieciństwie urodzin w sumie. Te pierwsze lata mojej młodości to były takie trudne lata, bo moi rodzice się rozwiedli, więc było dużo smutku w domu jednak i tęsknoty. Więc tak, nawet nie pamiętam jakichś szczególnych urodzin. I te, które naprawdę zaczęłam pamiętać, to są te, które jak skończyłam tam 17-18 lat i zaczęłam pracować w teatrze, to to, co ludzie robili dla mnie, to oni świętowali jakby ze mną dla mnie. I naprawdę wcześniej, naprawdę nie mogę sobie przypomnieć. Na święta jeszcze pamiętam, babcia robiła jakieś tam na szydełku ubranka dla misia, sama robiła ręcznie dla mnie jakąś tam spódniczkę, bo kiedyś nie kupowało po prostu rzeczy, tylko się robiło ręcznie. Nie chcę tu już w tej chwili w ogóle nic obiecywać, jak będzie płyta, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. I po prostu trzeba się na ten temat rozluźnić, tak jak ja się nauczyłam, już po prostu nie dorzucać sobie jakby dodatkowej presji, bo żyłam pod tą presją zbyt długo, taką presję oczekiwań. Po prostu chciałabym czuć, wierzyć, że po prostu są tak wielcy artyści, twórcy, którzy poprzez swoje doświadczenie będą potrafili wydobyć ze mnie coś, czego nie potrafił wydobyć nikt wcześniej i czego ja sama w sobie nie dostrzegam. Chciałabym w to wierzyć. Czy to się stanie? Nie wiem, ale mam nadzieję, że nie jestem u kresu swojego limitu. Myślę, że gdyby nie było muzyki i sztuki, to świat byłby jeszcze bardziej gorzki. Więc szanujmy sztukę i spróbujmy się chociaż poprzez takie drzwi spotkać. No i cóż, wygląda na to, że Czesław Niemen przewidział czas. A co zrobić, żeby w tych czasach nie zwariować? Bo podejrzewam, że takiej wrażliwej osobie, jaką jesteś ty, to trudno się słucha tego, co się dzieje. Tak, ale ja selekcjonuję tematy, w którym oddaję swoją uwagę i modlitwę. Jedyny sposób na to, żebyśmy doświadczyli spokojniejszych czasów, to stać się spokojem. Jeśli będziemy walczyli z agresją w sposób, w jaki agresja prowokuje, czyli agresywnie, to staniemy się wrogiem dla samych siebie i staniemy się tym, z czym walczymy. Dziwne to jest rzeczywiście, że pani Merla lubi krytykować młodsze koleżanki z branży. No nie wiem, a może po prostu rzeczywiście nie zna moich piosenek, bo może jest zajęta szukaniem stylizacji i po prostu nie zna. Ja myślę, że zawsze jak jest dziennikarz nieprzygotowany i nie wie jak wybrnąć i coś tam kombinuje, to, no to tak najlepiej jest wtedy tak najwygodniej po prostu zwalić na gościa, że coś tam. Więc no nie każdy ma honor przyjąć na siebie rzeczywiście, że nie przygotował się i nie pamiętał z jakiej okoliczności była wizyta gościa. Może po prostu ma za dużo pracy, może jest rozproszona, może ma za małe przygotowanie dziennikarskie, nie wiem. W każdym razie to był z pewnością mój ostatni czas poświęcony dla tej osoby. Na szczęście TVN ma innych fantastycznych dziennikarzy. To ja to biorę jako dowód wielkiej miłości Bożej, że te modlitwy nasze i ludzie, którzy się modlili za nas, po prostu zostały wysłuchane. I są takie momenty w życiu, kiedy człowiek może powiedzieć, no tak, ale gdzie był Pan Bóg? A ja właśnie uważam, że to właśnie był taki moment, że wielki, wielki dowód po prostu miłości Bożej i bardzo, bardzo trudny czas, ale tak jak powiedziałam, napisałam na Facebooku, właśnie chyba dzisiaj dziękując również dziennikarzom, co również powtarzam teraz, bo oprócz przyjaciół, rodziny, fanów, byłam bardzo wzruszona tym, że tak czułam takie wsparcie dziennikarzy też. Nie, ja się to bardzo mocno, że teraz się bardziej zbliżyłam do Boga w tym czasie. Bardzo dziękuję za to, naprawdę tylko podziękowałam też dziennikarzom, bo to był taki czas, kiedy można było trochę drwić, trochę dokuczać i czułam taką
taką, poznałam taką bardzo, bardzo ludzką stronę mediów i bardzo za to dziękuję. I to jest taki moment, proszę Państwa, że sobie człowiek uświadamia, że nasze dzieci nie należą do nas, należą do Boga. I ja musiałam być przygotowana na wszystko, bo to, co lekarze mi powiedzieli, po prostu wprost. I to był taki test na siłę. I w tej miłości rodzicielskiej jest tak potężna siła, to naprawdę każdy rodzic to wie, który kocha swoje dziecko i pragnął tego dziecka i walczył o nie. I ja czekałam na Alana 8 lat, myślałam, że nie będę mogła mieć dzieci, to jest mój jedyny sens życia teraz, więc po prostu, taki bardzo, bardzo, bardzo trudny sprawdzian dla mnie. Jak tęsknię za nim, jak on był mały, miał te loki, których nie mogłam nigdy rozczesać i tylko raz mogłam go uczesać w wannie, jak go kąpałam. No i chcę zobaczyć tego małego, cudnego anioła i nie ma go. Już po prostu go nie ma. No to myślę, że każdy rodzic, każda zakochana matka ma to samo, że po prostu no te dzieci tak się zmieniają i zostają tylko te etapy rozwoju w sercu i na zdjęciach i koniec. Nie ma. No po prostu nie ma tego człowieka. Na tyle, ile cię znam, a znam cię już po prostu od ponad 20 lat, tak? To pieniądze przecież nie są dla ciebie najważniejsze, a przekaz poszedł taki, że tobie chodzi tylko o pieniądze i to przykre. Tak, bo zupełnie tak, dokładnie tak. Ja, jak widać na moich social media, ja się nie obnoszę z marmurami, kawiorami, szampanem, tak wprost, ostentacyjnie. Nikt nie wie, czy ja mam złoty kran, czy ja mam drewniany kran. Nikt nie wie, bo ja po prostu nigdy tego nie robiłam, bo to nie ma dla mnie wartości. Ja, dla mnie się liczy zen. Mój ekskluzyw, najdroższy, to jest spokój. Zapachy, smaki, radość spotkania z drugą osobą, cudowne wino, wspaniała muzyka, taniec, spacer po mokrej trawie, romantyczny pocałunek pod gołym niebem na deszczu. To są rzeczy, które się nigdy po prostu nie nudzą. Kiedyś byłam tak bardzo spragniona miłości i relacji, że jak już udawało mi się być pod wrażeniem miłości, to odstawiałam wszystko na drugi plan. I na pewno nigdy już tak nie zrobię. Zawsze będę chciała mieć jednak rzeczywiście taki zdrowszy balans. Ja muszę po prostu wyjść za mąż i wtedy już nie będę byłą żoną, bo już będę zamężna, więc może w taki sposób muszę odepchnąć te tytuły. No niestety tak już jest, po prostu zostałam umoczona gdzieś tą, na szczęście tylko na czcionkach, w tą historię okrutną. No taki ciężar wyborów życiowych po prostu. Ale za to mam wspaniałego syna. Ja się już tak nie radzę mężczyznie jak kiedyś. Kiedyś uważałam, że mężczyzna wie lepiej i bardzo budowałam ego mężczyzn, z którymi byłam, pytając ich o wszystko. I tylko jeden z nich, Piotr Szram, pamiętam, jak pytałam go, kochanie, co powinnam zrobić z tym czy z tamtym, to on mówiła, dlaczego ty mnie pytasz, ty sama wiesz najlepiej. I ja nie rozumiałam, o czym on mówi, jak to sama wiem najlepiej, no powiedz mi, kochanie, zrób tak, jak czujesz, to będzie najlepiej. I to był jedyny mężczyzna, wszyscy inni zawsze przypisali sobie, no tak, ja ci powiem. No i ja po prostu, nawet jak się z tym nie zgadzałam, to po prostu chciałam dać tą przyjemność mężczyźnie, że ja zrobię tak, jak on mi doradził, nawet jak to było niewłaściwe, czy jakoś nie pasowało do siebie. To mówię nie tylko o estetyce, ale w ogóle o jakichś decyzjach zawodowych też. Tak więc trochę Piotr zrobił taką fajną rzecz, że on w naszej relacji mi przywrócił, obudził i przywrócił tą wiarę w swoją intuicję, którą ja zepchnęłam na drugi tor, jak zostałam żoną, a to jest niefajne. Bo jednak zawsze miałam intuicję, która mnie prowadziła. Dzisiaj miłość dla ludzi znaczy to zupełnie coś innego. Nie żyjemy w stanie tak bezpośredniego zagrożenia, więc ludzie troszkę tak depczą uczucia i relacje. Kiedyś te uczucia pozwalały ludziom przetrwać najtrudniejsze, najbardziej bohaterskie czyny. I jakbym mogła się przenieść, to raczej jestem taka mniej współczesna, a bardziej retro. Najbardziej popularne jest mówić do muzyków, jeżeli pracujecie ze mną, to pracujecie na wyłączność. Ja tego nigdy przez całą moją drogę artystyczną nie zrobiłam. Wiem, że tak artyści robią, bo Maryla Rodowicz na przykład tak robi. Chyba Beatka Kozidrak też, Edyta Bartosiewicz chyba też. Ja takich warunków nigdy nie stawiam, dlatego że to jest bardzo duża odpowiedzialność dać tyle pracy ludziom, żeby oni mogli spłacać swoje kredyty i swoje rachunki, więc ja tego nigdy nie robię. Warto dawać szansę, ale do pewnego momentu przyglądać się uważniej, te nasze czujki, zmysły, intuicja, świadomość są bardzo potrzebne po to, żebyśmy nauczyli się stawiać
granicę komuś, żeby ktoś nie krzywdził nas po raz kolejny i kolejny, jeśli ma taką potrzebę, to jest jego problem i nie może nas wciągać w swój problem. Bo są tacy ludzie, którzy lubią awantury. Są tacy ludzie, dla których spokój, harmonia, szczęście są, to jest w ogóle nieosiągalne. Oni się urodzili w chaosie, w krzywdzącej rodzinie i oni się najlepiej czują wtedy, kiedy jest dużo krzywdy. W ich życiu, w nich samych, wokół nich. Więc jeśli nie ma takiej okazji, żeby czuli się skrzywdzeni, to wywołają konflikt. Proszę mi wierzyć, nie mam jakiejś super sylwetki. Czasami się objadam fatalnie, no przecież przed nocą sylwestrową, jak były święta, to się tyle objadłam po prostu, że się nie zapiłam w kostium, który był przygotowany wcześniej. No i tak się zdarza po prostu, z jakieś ciąże spożywcze. Na szczęście szybko gubię, jak potrzebuję, to na szczęście gubię. Natomiast bardzo łatwo też dzisiaj wszystkie kobiety wiedzą, a myślę, że nawet nie kobiety, że jest tak zmodyfikowana żywność, że się po prostu puchnie po jedzeniu. I to każda z nas ma z tym problem, więc po prostu trzeba na to uważać. Może trzeba po prostu pamiętać, że ja wiem, że łatwo mówić, jak się nie bierze narkotyków do kogoś, kto po prostu zależy od innego świata, bo sobie go stworzył w jakiś inny sposób, ale to jest zwykłe mówienie, że narkotyki zabijają i mamy na to mnóstwo przykładów. Mnóstwo przykładów. Niestety również w show biznesie. Ale weźmy przykład z tej tragicznej historii, żeby nie powtarzać po prostu błędów. Niedawno nagrałaś też teledysk do oczyszczenia i powiedz nam coś więcej na ten temat, bo słyszałem, że tam postawiasz na kobiecość, seksowność, czyli to, za co cię kochamy. Nie, to mnie pomyliliście. Ja na pewno nie będę tak i niektóre tutaj koleżanki z branży epatować golizną. I nie tylko dlatego, że nie mam się czym pochwalić, ale dlatego, że to jest wbrew mojej filozofii i uważam, że muzyka, obraz do muzyki jest ilustracją, owszem, i można grać kobiecością i można nawet grać swoją sensualnością, dziewczęcością, natomiast na pewno nigdy w moich teledyskach nie będzie takiej brudnej erotyki, chociaż jest bardzo modna. Ja się staram robić to, żeby właśnie kierować uwagę na pozytywne rzeczy. Kurczę, Edyta Górniak jest bardzo skromna. Normalna po prostu. Czasami, nie zawsze.